akurat się zbiegły z naszą przeprowadzką do Polski, z której w sumie jesteśmy zadowoleni. Okazja do tego, żeby się wymienić swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jestem bardzo zaskoczony, bardzo na plus tym, jak ludzie podejmują dyskusję w komentarzach. My mówimy tak trochę o bólu zęba, który boli tak samo w Niemczech, w Polsce, w Norwegii czy we Francji. Co tam się wydarzyło z pewnym kościołem? 1 maja relacjonowałem takie duże spotkanie wyborców FPÖ, czyli takiej prawicowej partii w Austrii. No, polityka. Wszędzie dokładnie to samo. Dzień dobry Państwu. Nareszcie maj. Witamy. Po raz kolejny. 2 tygodnie temu opublikowaliśmy materiał, dlaczego Polacy wracają do Polski i dlaczego my wróciliśmy. Odwołaliśmy się do artykułów, przytoczyliśmy trochę danych statystycznych też, przewidywań, jak to będzie wyglądało w Polsce za lat kilka, kilkanaście. Była to taka okazja do tego, żeby się wymienić swoimi doświadczeniami w komentarzach. Ale przede wszystkim powiedzieliśmy o naszych odczuciach. Nikogo nie namawiamy ani do powrotu do Polski, ani do tego, żeby z Polski nie wyjeżdżał. Każdy ma inną sytuację, wyznaje inne wartości. Te artykuły akurat się zbiegły z naszą przeprowadzką do Polski, z której w sumie jesteśmy zadowoleni. Ale czy w Polsce jest idealnie? Oczywiście, że nie. I o tym też mówimy czasami. Ja na przykład jestem bardzo zaskoczony, bardzo na plus tym, jak ludzie podejmują dyskusję w komentarzach, bo naprawdę mało było takich uogólniających, a linia polityczna albo coś w tym stylu, a TVP, a TVN, a tego. Nie, ludzie naprawdę pisali o swoich historiach, pisali o tym, co myślą. I takiej merytorycznej dyskusji brakuje mi generalnie w przestrzeni medialnej. Po prostu, że ludzie się wymieniają swoimi spostrzeżeniami, że wyjechaliśmy z Polski, ponieważ nam się tu nie podobało, możemy to powiedzieć otwarcie. Chcieliśmy spróbować czegoś innego, mieliśmy okazję. Ja przez X lat w Polsce pracowałem na umowę o dzieło, a po wyjeździe do Austrii w trakcie miesiąca dostałem normalną umowę o pracę w tym samym zawodzie, z tym samym doświadczeniem. To było wspaniałe i fajne i naprawdę w tamtych czasach nas ujęło i byliśmy przeszczęśliwi. I na tamten czas to była dla nas sytuacja idealna, ale ta sytuacja się zmieniła. Tak więc my też w komentarzach, naprawdę ja jestem pod wrażeniem, że trafiło do nas sporo takich przypadkowych osób. Nie widzowie, którzy są z nami od dawna, ale dużo osób takich przypadkowych, które podzieliły się swoimi doświadczeniami, a nawet pisały: dobrze, ja mieszkam za granicą, jest mi dobrze, nie wrócę do Polski, ale wszystkim wracającym do Polski życzę wszystkiego dobrego. Czasy w internecie teraz bardzo się zmieniły. Nawet osoby, które nagrywają od 7 lat, mówią: kiedyś było tak miło, przyjemnie, tak swojsko w tym internecie, można było liczyć na wsparcie widzów, a teraz jest tak bardzo agresywnie. Tutaj w tym przypadku mamy naprawdę sporo komentarzy, komentarze nie są bardzo agresywne. Usunąłem chyba jeden wymierzony w innego widza. Ale to wszystko. Przyszli do nas ludzie, znaczy wy trafiliście do nas z tej przestrzeni internetowej i bardzo fajnie, że się dzielimy w ten sposób. My się czegoś na tym polega dyskusja, że kilka osób o różnych zdaniach wyraża te zdania, bo wtedy każdy może sobie z tego coś wziąć dla siebie. Ta dyskusja jest wtedy owocna. Jak ktoś ma swoje zdanie i drugi ma swoje zdanie, obaj są zamknięci, to nic się nie zmieni. A tak ta dyskusja coś kiełkuje. Ja się też... Kilka jest takich właśnie komentarzy, które... O, narracja rodem z czegoś tam, albo rządowa, albo że bierzemy za to jakieś pieniądze. No, śmiech. Po prostu nie komentuję tego. Zgadzam się z wieloma osobami, które też narzekają. Ale na przykład wczoraj usłyszałem statystyki, że w Polsce poprawia się poziom, jeżeli chodzi o ilość miejsca w mieszkaniu na jedną osobę. Mhm. Że kiedyś to było 10 czy 15 lat temu, to było 20 metrów. Dzisiaj przeciętny Polak, statystyczny, także wiem, że są miasta i wsie, i statystycznie Polak na osoba ma 30 metrów kwadratowych w mieszkaniu. Statystycznie. To już jest sporo, co nie zmienia faktu, że przeciętny Niemiec ma 50, a Skandynaw ma 60 metrów na osobę. I okej, chcemy mówić o takich rzeczach. Chcemy to zauważać. Fajnie, że rośnie. Szkoda, że mamy połowę tego, co w Norwegii. Ale jeżeli chodzi o przestrzeń,
ale dlaczego mamy o tym nie mówić? Dlaczego się nie cieszyć z tego, że rośnie i dlaczego nie mówić o tym, że fajnie, niech będzie tak jak tam, gdzie zawsze nam się wydawało, że jest cudownie i mlekiem i miodem. Co będziemy robić za lat 10 czy 15? My tego też nie wiemy. Teraz jesteśmy tutaj w Warszawie, co będzie później? Ja nie mam pojęcia. Pozwólcie nam mieć zdanie, że nam się tu podoba. Nie tylko nam, bo wielu naszym znajomym o różnych poglądach politycznych też się tu podoba. Sprawa jest prosta, jeżeli się komuś bardzo nie podoba albo ma ogromne kłopoty, to wyjeżdża wtedy za chlebem za granicę. Proste jak budowa gwoździa. No i to też migracja jest cały czas. To, że teraz ktoś przyjechał do Polski, nie oznacza, że za chwilę gdzieś tam nie wyjedzie dalej. My mówimy o pewnym zjawisku. Tak. Ludzie wracają, bo teraz jest akurat taki okres, że ludzie wracają. I okej, możecie mówić, że no, u mnie nikt nie wraca. No, tak, ale generalnie, patrząc na statystyki, to nie jest ani nasza wina, ani nasza zasługa. My o tym mówimy. Także proszę, jeżeli o to chodzi, nie czepiajcie się nas. Super, że piszecie o swoich historiach, bo każdy ma swoją napisaną przez siebie i przez znajomych i przez życie jakąś ciekawą rzecz, która może zmienić lub wpłynąć na życie innego człowieka i warto o tym pisać, warto o tym mówić. Taki efekt motyla. Dlatego też nasz kanał, bo Boże, no, my już nie chcę tutaj mówić o nie wiadomo jakich górnolotnych powodach, ale my mówimy tak trochę o bólu zęba, który boli tak samo w Niemczech, w Polsce, w Norwegii czy we Francji. Bo ludzie są wszędzie tacy sami. Są różne systemy, są różne zbudowane w różny sposób gospodarki, ale ząb tak samo boli Niemca, Polaka, Austriaka i Czecha. I my mówimy o tym, jak boli. Tak więc generalnie bardzo dziękujemy, bo ta dyskusja w komentarzach jest bardzo tak, jesteście super i wartościowa. Powstanie na podstawie tych Waszych historii dodatkowy film, ale jeszcze film się ogląda, więc... Czekamy jeszcze na więcej historii, na komentarzy, bo na tym warto budować, na tych historiach, mówić dalej, ciągnąć kolejne wątki, bo warto. Skoro to oglądacie, to znaczy, że warto. Skoro nas to interesuje, to znaczy też warto o tym mówić. Fajnie się z Wami widzieć. Majówka. Zaczął się maj. Maj zacząłem w Wiedniu. Skończyłeś w Warszawie razem z nami. Dokładnie. Króciutki teraz filmik z Wiednia. Co tam się wydarzyło z pewnym kościołem? Dzień dobry z Wiednia. Za moimi plecami w całej okazałości po 22 latach. Votivkirche jest ścisłym centrum Wiednia. Przez ostatnie 22 lata trwały prace renowacyjne. I dopiero teraz, od chyba 2 tygodni, w pełnej okazałości piękny kościół Votivkirche, czyli kościół dziękczynny. Można podziwiać. Ostatni raz tak, no nie tak, bo dużo gorzej wyglądał w 2001 roku. 2023 wygląda cudownie. Chłodno, ale wszędzie teraz w Europie jest chłodno. Jak słuchy mnie dochodzą w Niemczech czy w Polsce, chociaż wcale nie jest lepiej. Wiedeń kwitnie i przekwita, magnolii już nie ma, ale jest kolorowo, jest zielona, jest świeża. Nie wiem jak to nazwać, soczysta zieleń. Są budowy, jak wszędzie jest czerwone światło, a propos zieleni. Ale to nam nie przeszkadza cieszyć się ładną pogodą. Początek majówki i w tym oto miejscu muszę stwierdzić, że Wiedeń, przynajmniej na majówkę, stał się polskim miastem. Nie ma uliczki, nie ma skwerku, nie ma ławki, gdzie nie słychać by było polskiego języka. Pełno turystów. Cieszy mnie to bardzo, że ludzie tak tłumnie przyjeżdżają na majówkę. Tutaj ładna pogoda, no i spokojne, ciepłe, przyjemne, przyjazne miasto pełne Polaków.
gdzie się nie ruszy, człowiek w samym centrum. Wszędzie pełno polskich rejestracji, tutaj będzie miało mnie Audi właśnie, też na polskich blachach. A więc SPS, czyli z Pszczyny, południowa Polska przyjeżdża, ale nie tylko, wczoraj widziałem dużo rejestracji z Warszawy. Pierwszego maja relacjonowałem takie duże spotkanie wyborców FPÖ, czyli takiej prawicowej partii w Austrii. Spotkanie było się w Linz, takim ogromnym namiocie, a więc tradycyjne. Bardzo fajne, ja lubię ten klimat. Harmoniki, flagi, dużo piwa, jedzenie, bratwurst, które też bardzo lubię, z super chrzanem. No i ludzie, przemowy o tym, co się dzieje na świecie. I jak trzeba to zmieniać. Także polityka w Austrii, tak samo jak w Polsce i jak w Niemczech, z jednej strony pochody pierwszomajowe, z drugiej strony spotkanie prawicy. Niczym to się nie różni od innych krajów. Od tego, co się dzieje w Polsce na przykład. No też. A o czym mówili? O Unii Europejskiej między innymi, prawda? O Unii Europejskiej, o klimacie, o jedzeniu robaków. Herbert Kickl, który przemawia, jest dobrym stand-uperem. On mówi o tym wszystkim na zasadzie żartu, to znaczy podaje argumenty, które jest dobrym mówcą. Naprawdę jest dobrym mówcą, bo słucha się go płynnie, przechodzi z tematu na temat i nawet bardzo, no oskarża też, ale robi to w taki sposób, że człowiek, który tego słucha, nie ma takiego wrażenia. Tylko, że to jest takie, że wyciąga te smaczki, które są często nielogiczne, albo właśnie jakieś takie pomyłki innych partii, które się łatwo można sprzedać, śmiejąc się z nich. Nie? A więc 1 maja świętuje się. W Warszawie również nagrywałem kilka lat temu, więc tutaj są marsze lewicy, Pracy i Chleba. To samo jest w Wiedniu. W Wiedniu teraz lewica bardzo się kłóci, komuniści między sobą o władzę, co też im nie pomaga. No, polityka. Wszędzie dokładnie to samo. I ludzie, którzy są w to bardzo zaangażowani i wierzą, i ludzie, którzy nie są zaangażowani i nie wierzą, i ci drudzy są chyba trochę spokojniejsi. Gdybyście mieli odrobinę wolnego czasu i ochotę, to warto pójść do kina. Do kina w maju weszły dwa filmy moich znajomych. Jednego bardzo dobrego znajomego, który się nazywa Krzysztof Zanussi. To już w zasadzie pod koniec kwietnia. Liczba doskonała. Kto zna kino Zanussiego, ten będzie zadowolony i szczęśliwy. Zanussi, który jak zwykle zaskakuje pytaniami. Zanussi, który jak zwykle opowiada o inteligencji i problemach egzystencjalnych, takich głębokich, duchowych ludzi z wyższych sfer. Opowiada w specyficzny, swój sposób. Dużo pytań. Tak. Ja przyznam, że nie byłam, nie widziałam, ale gdybyś miał powiedzieć, o czym to jest film? O przemijaniu. O przemijaniu i no wiadomo, no metafizyczne. Ktoś, kto czuje, że jest na końcu swojej drogi, robi podsumowanie. Podsumowanie swojego życia. Po co to robi? Po to, bo zastanawia się, czy jest coś dalej. I to jest pytanie odwieczne Zanussiego, czy
czy to wszystko, co robimy, ma sens, czy to się układa samo, czy my w tym trochę ingerujemy, czy ingeruje ktoś inny, ktoś właśnie, kto? I to są te pytania, które zadaje Zanussi. Jest też komedia mojego znajomego Janka Macierewicza, który jest bardzo fajnym, młodym reżyserem. Skołowani. Komedia jak to komedia, nietypowa polska komedia, a więc nie ma takich durnych gagów, tylko humor sytuacyjny. Także jak macie chwilę na kino, to Liczba doskonała i Skołowani w maju w Polsce. Warto. Polecamy serdecznie. Ja myślę, że już kończymy, bo nie mamy nic więcej sensownego do powiedzenia. Tak więc bardzo Wam dziękujemy. Pewnie kolejny materiał za tydzień. Pozdrawiamy serdecznie. Jeżeli macie ochotę, to zostawcie jakiś komentarz oczywiście pod tym filmem, zostawcie subskrypcję. Jedliśmy dzisiaj śniadanie, a więc mam nadzieję, że będzie głośniej odnośnie jednego z komentarzy, który sugeruje, że nie jemy śniadań, bo mówimy bardzo cicho. Ja wstawię chyba ten komentarz. Bardzo rzadko zdarzają nam się takie komentarze. Rzadko też nam się zdarza, żeby ktoś kogoś poprawiał, jeżeli chodzi o błędy ortograficzne czy stylistyczne. I ja sobie myślę, mamy tak dużo różnych trudności w życiu. Niełatwo. Ale to jest fajne, bo to oznacza, że ludzie nie mają problemów. Jeżeli komuś się literówka na tyle go koli w oczy, że ma czas i chęć na to, żeby komuś podpisać. Taki niemiły, ordynarny sposób, tak. Bo co innego jeszcze powiedzieć, wiesz co, to znaczy, błąd że zrobiłeś czy tam coś, dobra, nie? Ale no to jest internet, no, ludzie piszą bez spacji i z komórek, gdzie każdy może się pomylić, nie trafić w tą daną literkę. Ale skoro mamy tak skrupulatnych widzów, którzy dysponują taką ilością czasu i chęci, żeby komuś pomóc poprawiając, to też bardzo mnie cieszy. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Pa!